Siemka, z tej strony Skubana, przed Wami Sea of Thieves. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o wydarzeniach. Wydarzenia w Sea of Thieves dzielą się na trzy kategorie. Codzienne wyczyny, regularne nagrody i wydarzenia specjalne. Codzienne wyczyny to są zadania, które dodają nam dodatkową ilość złota, ewentualnie dublonów. Dzisiejsze zadanie to rozpal latarnię płomieniem przeznaczenia ze swojej lampy, aby otrzymać dodatkowe złoto. Po całym Sea of Thieves rozniesione są latarnie, które czekają na rozpalenie. Rozpal jedną za pomocą płomienia przeznaczenia pozyskanego z promu potępieńców i zarób dodatkowe złoto. Więc jeśli rozpalimy latarnie, które są na wyspach, dostaniemy dodatkowe 3000 złotych monet. Płomień przeznaczenia możemy pozyskać z promu potępieńców, czyli musimy po prostu zginąć, dostać się na ten statek, podejść do tej latarni i nacisnąć przycisk. Niestety ja nie mam możliwości zabrania tego, ale jeśli zginiecie chociażby zabici przez szkieleta albo zjedzeni przez rekina, to będziecie mogli odpowiedni kolor stąd wziąć. Na jutrzejszy dzień zaplanowane jest zadanie otwórz dziś skarby Skierleciego Fortu, aby otrzymać imponującą liczbę dublonów. Niestety, jak widzimy, nie jest podana ilość tych dublonów, najprawdopodobniej dopiero jutro zostanie pokazane. I tu pisze, że czas pożeglować w kierunku wielkiej, złowrogiej czaszki na niebie. Otwórz dziś skarbiec Skierleciego Fortu, aby otrzymać imponującą liczbę dublonów. No, bardzo ciekawe, ile tych dublonów dostaniemy za otwarcie właśnie tego fortu. Czyli musimy po prostu pokonać szkielety na forcie, zdobyć klucz i otworzyć fort. Na 6 marca, czyli na sobotę, zaplanowane zadanie to pozwól innej załodze dostarczyć jedną z Twoich skrzyń, aby otrzymać premię w postaci dublonów. Ta droż może się opłacać. Pozwól innej załodze dostarczyć dziś jedną z Twoich skrzyń, aby otrzymać pokaźną premię w postaci dublonów. To nie było takie trudne, prawda? A więc musimy po prostu innej drużynie oddać naszą skrzynię, jakąkolwiek, nawet najtańszą, i w momencie, kiedy oni sprzedadzą tą skrzynkę, to wtedy zarobimy jakąś tam liczbę dublonów. O, tu przy okazji znalazłem jeszcze taką znajdźkę. Ta znajdźka jest na porcie Ancient Spire. Jakby ktoś był ciekawy. Dobra, jeszcze jak sprawdzić wydarzenia, które są w grze. A więc wchodzimy w to menu. Dziennik Pirata, sezon 1, wydarzenie. Codzienne wyczyny, regularne nagrody i wydarzenia specjalne. I tu możemy sprawdzać poszczególne trwające lub zaplanowane wydarzenia. Ok. Jeśli ten film był pomocny, zostawcie subskrypcję. Sea of Thieves w naszym kraju jest mało popularny i ciężko jest znaleźć ludzi do gry. Dlatego stworzyłem grupę na Facebooku o nazwie Banda Skubanego i Discord o nazwie Skubany, gdzie możecie szukać ludzi do załogi. Zapraszam wszystkich do dołączenia. Chciałbym stworzyć wspólnotę w Sea of Thieves i miejsce, gdzie będzie można znaleźć ludzi do gry i chwalić się własnymi osiągnięciami. Tam też będę szukał graczy. Zapraszajcie znajomych i kogo poznacie. Im więcej nas będzie, tym przyjemniej będziemy spędzać czas. Jeśli możecie, udostępnijcie ten film na Facebooku. Linki w opisie pod filmem. Trzymajcie się, cześć. Dzięki za obejrzenie mojego filmu, komentujcie i oceniajcie. Nie zapomnijcie zostawić subskrypcji, by być na bieżąco. Trzymajcie się, cześć.